Dopiero co tworzyłem. Panie sobie stoją, dobra? Dzień dobry, komisarz Manuszewski, pełniący obowiązki komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Dzień dobry, zarządzanie policji. Dzień dobry, pan tak na doradcę, panu chyba ja właśnie. Jaką mamy sytuację? Tak, tak. W tej chwili nie jest najgorsza, bo jest spokojnie, natomiast spodziewamy się gorszego, jak się zacznie powroty z pracy, nie? Bo jednak miasto jest w znacznym stopniu zablokowane, ale na razie jest po prostu spokojnie. A ilość uczestników tu protestu? Pojazdów ile mamy? Oni dojeżdżają ciężko, to tutaj policji są rozstrzeleni w 11 miejscach. No ja zostałem zatrzymany tam w... Tak wysłali w... No bardzo dziękuję, bo pewnie bym nie dojechał, ale... Osób 175, no tam chyba mój ostatni meldunek i 80 kilka pojazdów. Łącznie z pojazdami ciężarowymi. Tutaj na tym rondzie? Nie, tak? Ogólnie na naszym tutaj w rejonie terenie. Działania, tak? W kilku miejscach. Tak, aha. Dobrze, to podejdźmy tam, tak? Dzień dobry. Piotr Chemerlin, wiceprzewodnik wojewoda. Bardzo mi miło. Piotr Chemerlin, witam. Dzień dobry, ja jestem doradcą pana wiceprzewodnika. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. No, przywitajcie się. Nie bójcie się. Pójdziemy tu do naszego sprzętu. Panie wojewodo, tak. Prosimy tam, to mamy tam herbatę, kawę. Tak. Proszę bardzo, chodźcie. Chcecie mnie ugościć herbatą? Zapraszamy, no, chyba pan wojewoda dobre wieści nam jest. Tak, ja nie wiem, czego wy ode mnie oczekujecie. Tyle czasu protestujemy i wojewoda nie wie, o co nam chodzi. Ja wiem, wie pan, ale to różnie się zmienia wszystko. Ale się zmienia, cały czas jest to samo. Witam panie wojewodo, że zechciał pan, bo po tej naszej tutaj prośbie, że pan tutaj dojechał na te nasze tutaj, ten protest, bo to protest tutaj na całym Grudziądzu, jak widzicie, także mamy całe wschodnie i południowe zablokowane, non stop, by nie blokować, dlatego że są jedne sprawy nasze, coś, co są do końca nieuregulowane w sprawie tam tych unijnych, tych, bo nie ma terminów. Ja wiem, że już poszło trochę do przodu, wiadomo, że od Zielonego Ładu nie możemy odejść, bo są sytuacje, które wiemy, bo jestem też, jak to się mówi, w kopia Kodżeka, jako samoobrona i tam reprezentuję nasz kraj jako teraz przedstawiciel pół roku i wiem, że co można, także to jest dobre, trochę ugięcie, cieszymy się z tego, nie? Ale chodzi o to nam, żeby były terminy, bo dobrze było zrobione, że te ekoschematy, że zostało podwyższone, nie było tam 18-20 zł, tylko fajnie, bo jest podwyższone powyżej 100 zł, to nas na Korliku cieszy, bo to tak już inna te. Tylko nam teraz chodzi o to, że sprawa, która z tymi, to wiadomo jeszcze będzie do tego, żeby były terminy, bo tu jest dużo młodych rolników, wszędzie bardzo dużo młodych rolników i chcę wiedzieć, żeby ich przyszłość, żeby chodzili na 5 co najmniej lat, żeby to była cena jakaś taka zamrożona, żeby nie było to, że dzisiaj te ekoschematy są, weź ten telefon mi tam, że to ekoschematy po prostu, żeby były przez te 5 lat co najmniej, żeby to się nie obniżało, bo to później jest ryzyko po prostu tych, no, egzystencji rolnika młodego i myśmy prosili, żeby po prostu było tutaj przekazać panu ministrowi Siekierskiemu, chociaż ja też wysłałem temat tych właśnie tej suszy i tak dalej, to później ja powiem, wiem. Ale chodzi nam o to teraz, żeby to było zagwarantowane dla tej naszej młodzieży, dla tych, jak to się moich już dzieci, teraz wnuków i tu wszystkich, którzy są, bo to my po prostu o to nam chodzi, żeby była pewna, stabilna gospodarka związana z Unią Europejską. Wiadomo, sprawa Ukrainy też nas boli, bo to wiadomo cały czas, nie chciałbym tutaj przedłużać, bo już każdy wie, o co chodzi i tak dalej, tylko chodzi nam, żeby dobrze zrobić tak, jak zrobili Rumuni czy Czesi, że jest tam cło takie płacone, bo co nas bardzo boli, że niektóre nasze, no nie będę ukrywał, przedsiębiorstwa, czy nazwijmy nawet, co handlują nawozami, kupują zboże i tak dalej, to idzie rzekomo, że te zboże i to jest kombinacja, bo w zeszłym tygodniu mamy na granicy też jako związek, mamy swoich ludzi, dzwonią, zatrzymali samochód ukraiński, wiezie kukurydzę i zgadnie pan, panie wojewodo, gdzie wiezie?
nie chciał pogadać, widno, ale była redaktorka Stopagry, nie, no, bo nie wolno, bo to dane nie. Ale okazuje się, że do Polaka wiezie, do polskiej firmy wiezie. No i ja się wiem, że to jest trudno wam utrzymać, ale żeby ta była jeszcze lepsza kontrola, a jak będzie cena, by była, żeby nieopłacalna, panie wojewodo, po prostu, żeby te zboże, to, które kupuję na Ukrainie, jest 106 euro, żeby było do ceny wyrównane, tak jak na giełdzie Matis, żeby taka cena europejska i jakość, żeby była europejska, bo my się musimy stosować do tego. To chodziłoby i to mi się wydaje, że rząd premiera Tuska mógłby to zrobić, bo to jest, mi się wydaje, to nie byłoby kosztem, bo nawet ten podatek, który musieliby zapłacić, nie byłoby do handlu, że nasze zboże by nie zostawało, po prostu nie mieliśmy mogli sprzedać, a tutaj konkurencyjna. Ja się, wie pan, czasami nie dziwię, bo jak czasami przedsiębiorstwo je i widzi, że może tani kupić, no to jak to mówię, chociaż zakazane, teraz ja tak częściowo, no ale kupują i to jest naprawdę trudno i to też mówię, ale to by można było wyeliminować. To nas też by chciało, żeby tak ewentualnie poczynania byli. Wiadomo, że niektóre rzeczy od razu nie idzie zrobić, jesteśmy po prostu tego świadomi, nie? Ale chodzi nam o to, że niektóre rzeczy można zrobić, bo mówię, to jest tutaj z tym zbożem, to by się udało, wierzę, że panie wojewodo, że w ciągu tygodnia by nie było kłopotu i zaczęłoby zboże nasze powoli schodzić. Bo wiadomo, że jednak mamy trochę hodowli i ta konsumpcja idzie i tak dalej, to by to szło. I mówię, to taka jest po prostu tutaj, takie mamy stanowiska, mamy tutaj, panie wojewodo, nawet postulaty, jak to teraz się panu te postulaty dam. Ja bardzo dam proszę. Postulaty dam i dam nawet te pismo, to wysłałem do pana wojewody. Przesłane było. No i wysłałem tak. do pana ministra rolnictwa, pana Siekierskiego. Tak, żebym te sprawy chciał. A teraz najgorsza nasza sprawa, która nas bardzo boli też, to chodzi taka tu nasza, już tak to się mówi, osobista tu krajowa. Bo chodzi nas o to, że wiadomo, że te systemy i te pomiary, które pomiary w Jungu, tutaj to jest puław, to jest na całe Polskie i jest za mało pojemników pomiary wody, opadów. I chodzi o to, że przy dzisiejszych tym systemie, który naprawdę kiepsko zadziałał, po prostu tak zadziałał, że po prostu no, wychodzi czasami, że niektórzy dzisiaj nawet wniosków jeszcze nie pobrali, które by chcieli przekazać nawet do Almiru, żeby tam do tej wyceny i tak dalej, żeby wiedzieli, jeszcze się nie działa, no i też chcieliśmy, nawet pisałem też jako związek. Ale mówi pan, przepraszam, o tych lokalnych tutaj, u nas, o pomiarach, tak? W naszym regionie. Tak. Chodzi tylko na panie wojewodo, po to właśnie pana prosili, żeby pan przyjechał, żeby po prostu nam tutaj pomógł rozwiązać na tę sprawę, bo nie może być, była komisja. W niektórych wypadkach, bo niektórzy licznie szacowania, kto się nie chcieli, chcieli podejść nawet uczciwie, jeżeli komisja przychodzi, to chyba się wydaje uczciwa. Komisja była z izb rolniczych, był przedstawiciel związków i komisja i to powołał tamten pan wojewoda, nie? Ale ważne jest to, że ta komisja działa. I dzisiaj, jeżeli ja się dowiaduję na izbach wczoraj, rzeczywiście, że nie, że tylko do 30% ma być jakieś tam dopłata dla rolników, nie wiem, czy 1000-1500 zł, bo tam nie chciałbym tutaj teraz tutaj, bo jest są przychodowli 1000 także chciałbym, chodzi mi o to teraz, żeby to ewentualnie wypłacić wszystkim. Mi się wydaje tak, wszyscy, kto złożył wniosek, czy na aplikację, czy złożył nawet na komisję, bo to jest takie poniżenie komisji, bo jeżeli tyle komisji było i wie pan, i jednak na tych polach było, było na tych polach i z toho jest ulica czasami fatalna. Bo wychodzi, że dzisiaj na komisji wychodzi, że niektórych tam nawet 30 czy ponad 30, niektórych mieć też wychodzi, taka prawda, bo nie mówię, że komisja wszystko robiła, wie pan, że miało być dobrze, rolnik, nie, bo było to, ale chodzi na najbardziej, wie pan, ten system, bo chodzi o to, że rolnika takiego niedalekiej wsi tutaj w gminie Łasin, u tego znajomego ma działkę 4-hektarowe i ma dwa numery działki i na jednej działce tej pokazuje, że 54% suszy, a na drugiej 11% i średnia jaka wychodzi? No to jest tak, wie pan, to jest trochę, mi się wydaje, ja tu nie winuję ani pana wojewody, ani nikogo, bo rządu, bo tutaj wychodzi, że system. I dlatego, że ten system był tak, a ta susza była, bo wiadomo, że na tych terenach była, jak tutaj pan wojewoda wie, nawet aż tutaj pod zachodniopomorskie, te nasze tereny, czyli Wielkopolska, więc mi się wydaje, jako teraz nowy rząd, to się powinni podejść to, żeby nam po prostu w tej sprawie pomóc i tym rolnikom zapłacić. I zapłacić wtedy, ja mówię, wszystkim, albo zapłacić mniej, niech to będzie nawet nie po 1000 złotych, ale dać tym rolnikom wszystkim. Bo to dlatego takie jest nasze odczucie, nie? Także, żeby te co zrobili wnioski. Jak pan wojewoda teraz do tego podchodzi? Bardzo panu dziękuję za tak rzeczowe przedstawienie tych bolączek, które zmusiły państwa wszystkich do tego, aby tutaj protestować. Ja tutaj się solidaryzuję z państwem, że no, o swoje trzeba rzeczywiście walczyć i w wielu elementach naprawdę macie państwo rację, a te
sprawy, które pan tutaj wyartykułował, to proszę, żeby to zebrać w jakiś zbiorczy dokument, przekazać i na pewno po kolei będę starał się według właściwości te sprawy pomóc zrealizować. Szanowni Państwo, z tych zasadniczych rzeczy to jadąc tutaj do Państwa rozmawiałem z panem wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi, z panem Jackiem Czerniakiem, bo chciałem się upewnić, że te rzeczy, które zostały w Jesionce podpisane, to porozumienie z organizacjami rolniczymi, że rzeczywiście to miało miejsce i wiele elementów tych, które pan tutaj wspomina, z tych zasadniczych, to zostało wskazanych jako rzeczy, które będzie można załatwić. Ale to było akurat w Bydgoszczy, gdzie jest miasto wojewódzkie. Zadaje pan pytanie, na które ja panu nie odpowiem, bo to jest... No ale dlaczego? No dla nas to jest solidarnie z rolnikami, którzy chcieli protestować w mieście wojewódzkim, nie mają prawa do protestowania, bo mają zakaz. Znaczy, dlaczego? To... Proste pytanie, dlaczego? No to ja panu prosto też odpowiadam. To nie jest tak, że wojewoda przyczynił się do tego, żeby nie było możliwości protestowania w Bydgoszczy. Do tej pory było można, a teraz nie można. To jest integralna decyzja prezydenta, który w oparciu o dostępne mu dane na skutek złożonego wniosku podjął własną decyzję, za którą on odpowiada. Można się było odwołać od tego... Było odwołania do sądu. Do tak sądu. Zostały przytrzymane decyzje wójtów. Podtrzymane. No, proszę Państwa, po to no, między innymi 15 października... Ale włodarz miasta powinien mieć na to wpływ. Wojewoda nie jest włodarzem miasta, szanowny ale, panie. Ale wójtowie czy burmistrzowie komu podlegają? Wojewodzie czy rolnikom? Wojewodzie. Nie. Burmistrzowie, szanowny panie, burmistrzowie, prezydenci... wójtowie podlegają społeczeństwu, które ich wybiera. Oni są... ale nad wójtem czy burmistrzem jest wojewoda. Nie jest wojewoda, szanowny panie. Wojewoda jest tylko instytucją nadzorującą akty normatywne, które są wydawane w gminach, w powiatach, to wojewoda ma nadzór prawny. No tak, nie, dobrze, tak czyli są miejsca w województwie, gdzie nie ma blokad, no nie było zgody na tego oczywiście, typu że zgromadzenia. Ja dosyć swobodnie dojechałem do samego Grudziądza, przemieszczałem się swobodnie, natomiast w samym Grudziądzu, no jak widzicie dobrze. Państwo... To jeszcze powiedzmy też o tym porozumieniu, tak? Które zostało właśnie, jak do tego... Jestem zaskoczony, panie wojewodo, tak. Że jak to mówisz, że porozumienie, jesteśmy Związek Zawodowy Gmin Samoobrony, jestem szefem, mamy zastępców i nie jesteśmy zaproszeni, nie byliśmy nawet na żadne takie spotkanie, nawet jeżeli było coś z panem premierem Tuskiem. No, jestem zaskoczony, tym bardziej, panie wojewodo, mogę nadmienić, że my jako związek, teraz rezydencję mamy z tych 5 związków, które reprezentuje Kopa Kodżekę w Brukseli, mamy tych ekspertów i teraz po prostu mamy kontakt taki, że ja przecież się chcę porozumieć ze rządem, z premierem, czy z ministrem rolnictwa, z panem Siekierskim na temat, żeby było wspólne nasze zdanie, stanowisko w Unii Europejskiej. I niestety teraz 10 jadę na spotkanie, chciałbym się spotkać, żeby rzeczywiście nas przyjął, bo jestem zaskoczony, że jako samoobrona naprawdę działamy i wkładamy pewne sprawy. I proszę zobaczyć, ja mam pisma, mogę panu pokazać, które wysyłałem już w grudniu, w listopadzie wysyłałem do tej pani Urszuli, do tych wszystkich urzędników, co są do tego, nawet i do pana naszego tego, jak to się mówi, naszego komisarza Wojciechowskiego. Także te tematy, to jest dla mnie dzisiaj zaskoczenie, że jest podpisane. Ja się na przykład z tym nie wiem i dlatego to dla mnie jest głupio, że w tym momencie, jeżeli ma być to działać wszystko, jeżeli podpatrzuje pan minister, czy pan wiceminister, czy pan premier, my wrogo nieustosunkowani jesteśmy, widział pan. Jestem pytanie, panie przewodniczący, nie, czy w związku z tym porozumieniem wy zakończacie ten proces? Nie zakończamy, bo nie mamy wcale... Nie mamy porozumienia, nie mamy konkretnej daty. Nie ma, nikt nas nie prezentował. No słuchajcie, mamy związek w każdym województwie, w każdym tym. Stoją rolnicy na granicy, jak panu wojewody mówię. Wiadomo, że było ustalone pierwsze, robimy same flagi. Teraz zaczęliśmy się pokazywać jako samoobrona. Bo było to, że myśmy wszystko jako polskie flagi było ładnie. Więc ja rozumiem wszystko, ale chyba jeżeli tyle pokoleń i tak dalej i prezentujemy jako związek i rozmawiamy z rządem i chcemy współpracy. Nawet jak pamięta pan, było pierwsze spotkanie, było to chyba w styczniu z panem ministrem Siekierskim, ja już wcześniej dałem. Przecież ja mówiłem, że chcemy, bo są niektóre były postulaty, które można było usiąść wcześniej, można było już te pewne sprawy rozwiązać, ewentualnie dogadać, bo jak pan tu ma rację, panie wojewodo, to są terminy, które my wiemy. Ja jako rolnik,
wiem, że są te, które nie da od razu robić. Są, no my wiemy i dlatego dajmy temu rządowi, jak to się mówi, pewne, tak, żeby ten czas. Ale niektóre są, które można porozmawiać i dlatego jestem zaskoczony cały czas, że do tej pory cały czas tak omijano. Też wiesz, podziwia się panie wojewodo. Znaczy, ja nie wiem, kto tam uczestniczył, proszę mi wierzyć. W Jasionce wczoraj zostało podpisane z częścią grup rolniczych, zostało podpisane porozumienie, ale no to nie podpisywał premier Tusk, bo ja rozumiem, to było porozumienie z grupą protestujących. No bo tam był ten minister, dawniejszy minister Balasz, nie? Tak, tam, rolników, no, wiem, i zostało podpisane porozumienie, którego elementy tu starałem się państwu przekazać, natomiast w tej chwili musi to być wdrożone do realizacji i zobaczymy, co z tego będzie. No ja jestem pozytywnie tutaj nastawiony, także to, co powiedziałem, rozmawiałem z wiceministrem Czerniakiem. Tylko nie może panie wojewodo bić rzeczy wszystkimi związkami, bo dlatego to jest nieładnie, że ktoś podaje, że wszystkie związki są, a samoobronę związki... A ja nie wiem, czy podawali, nie podawali chyba, że wszystkie związki. Powiadali, że wszystkie... Za wszystkie jestem zaskoczony, bo mówię, jeżeli reprezentujemy jako samoobrona, tym bardziej, że z tych związków... Ale tu macie moje poparcie, ja też uważam, że powinniście. To nie powinno, bo dlatego teraz my dzisiaj stoimy, bo może rzeczywiście było coś, że mógł dzisiaj przekazać. Bo jakbym ja nie pojechał, bo dlatego ja dzisiaj miałem być właśnie na izbach, bo też jestem w izbach, tak, ale nie pojechałem, bo wiem, że tu z rolnikami, bo my to chcemy wywalczyć, chcemy zrobić te susze, chcemy w pewne sprawy pomóc. A jak mówiłem tam na izbach, że jadę tutaj do was, to byli źli, że mówię, że jadę, że tam ich opuszczam, a jadę tutaj do i was. Ja się cieszę, panie wojewodo, po prostu ja zadzwoniłem. Bo ja ja nie chciałbym tutaj... Bo może, panie wojewodo, było tak, że było myśli gradacji przedwczoraj mieliśmy spotkanie Izby Rolnictwa Powiatowej, tak. No byłem zaskoczony, bo pani przewodnicząca mówi, że teraz, żeby do 30 tamta wypłata, po 30 no to nie będzie, żeby nie pisali, mówi jakieś ja te... Ja chcę panu powiedzieć, że ten pana postulat, bo ja czytałem, no, państwa samoobrony, to pismo czytałem i 25 marca będzie spotkanie w ramach zespołu doradczego, który został, zespół doradczy powołany przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. To będę, bo jestem proszę, to więc, tak. Więc będzie pan i to stanęło na agendzie. Będziemy rozmawiali również to, co zawarł pan w tym piśmie, które przez moje ręce przeszło. Także będziemy również tego 25 o tym rozmawiać i myślę, że będzie to właściwe forum do tego, żeby porozmawiać i prześlemy to dalej celem powiedzmy jakiegoś tam ustosunkowania się w ministerstwie. Także serdecznie... Ja też dziękuję, tak, panie wojewodo, bo szkoda, no ja wiem, że to było tak wszystko z polotu, bo widzieliśmy, że sytuacja, ja nie chciał, wie pan po co, nie chcę, żeby to utrudniać. Dlatego przy tym okazji, że wiedziałem, że do pana wysłałem pismo, wysłałem do ministra Litwa, pana Siekierskiego, nie? Tak. I chciałem, żeby te sprawy właśnie te suszowe jak najbardziej załatwić, bo mnie niektóre, ja to widzę, że to jest do załatwienia? Tak, to, nie, no, bo, wie pan, ja myślę, że przy bo tutaj my chcemy, wie pan, my chcemy wiedzieć, panie wojewodo, bo tak, albo jak tak powiem, nie to, że szantażem, tylko wtedy za to, że tak wszystko jesteśmy jako samoobrona, ale w ogóle traktowani, że nie jesteśmy powiadomieni. Chcemy non stop wstać, wie pan, jak to się tego, ale przy to, że pan tutaj przyjechał, zobaczymy, jak zdecydujemy, bo na pewno będziemy do 17 zostali, bo mówię, trzeba pewne sprawy załatwić, bo jak mówiłem, koniecznie trzeba terminy, bo niektóre, panie wojewodo, ja rozumiem wszystko, jestem rolnikiem od tyle lat i tu my wszyscy są młodzi, chcemy, żeby te terminy, jak teraz 25 będzie to spotkanie, tak, ale w ogóle jak będzie spotkanie na szczeblu ministrów rolnictwa, to już prosimy tak samo pana ministra Siekierskiego, żeby po prostu żądać, wie pan, żeby były te pewne terminy. Bo wiadomo, że nie możemy od Unii uciec, bo są pewne sprawy, jesteśmy i tu nic, my jako nawet czy samoobrona, czy tu wszyscy rolnicy chcemy, wiadomo, bo jest dobrze. Cieszę się, że pan ma taki pogląd. No mam pogląd i wie pan, ja chciałem rozmawiać, dlatego jestem zaskoczony, co się robi teraz z samoobroną. Wiadomo, nie ubliżając, tamten rząd też za wiele nas nie lubiał, bo mówię tak szczerze, tu, że mówię oficjalnie, ale mówię, ten rząd chcemy tak samo współpracować, nie powiem, z tamtym rządem się też spotykali, ale na wszystkich protestach, jak pan zauważy, panie wojewodo, byli tak z izbami rolniczymi, byliśmy w Brukseli, byliśmy, gdzie było brak, gdzie tam było potrzeba w Brukseli, kto był samoobrona, ten samochód tutaj co stoi, to przecież jechał autobus, myśmy naprawdę byli. Byliśmy jeszcze wtedy właśnie jak u ministra Siekierskiego, tylko był Wojciechowski, ale był, no,
tego był, to u niego jeszcze mi takie spotkanie i było wszystko, a teraz się widzę, że co się dzieje i dlatego dla mnie tutaj nie robię, żeby jakiś to populi, żeby po prostu mnie tu ktoś, że tu kamery czy tak dalej. Ja chcę, ale pana zapewnić, że nie będziecie marginalizowani na pewno. No bo jest, jestem zaskoczony. Bo jest nie, ale dlaczego jest pan zaskoczony? No bo wie pan, bo mówię panu szczerze, jeżeli tyle czasu wiedzą, pokażę, tak nie, bo powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli ktoś jest, panie wojewodzie, że ja teraz powtórzę jeszcze raz, ostatni raz, jeżeli jest wiadomo, że my reprezentujemy jako samoobrona, jeżeli ja proszę o spotkanie, czy proszę ewentualnie, żeby mnie ktoś nie zaprosił, bo mnie nie wystarczyło, żeby nawet mnie było powiadomione w Warszawie, że jest takie spotkanie nawet z premierem Tuskiem, bo ja nie muszę mnie ktoś, ja wiem, że to potrzeba. To nie było z premierem, ale wcześniej było. I tak. Dlatego to wie pan, jestem cały czas zaskoczony, że są tematy, które my naprawdę chcemy usiąść. Widział pan w moim piśmie, ja nigdy nie chcę, że coś żądam. Czytałem uważnie bardzo. Tak samo powiedziałem, jak wie pan, była sytuacja w Brukseli. Także w Brukseli mi wyłączyła przewodnicząca to z Francji ten mikrofon, bo dlatego, że powiedziałem, że żądamy, bo chodziło o to, żebyśmy chcieli zrobić to, że pewne te restrykcje, które mieli na ten Zielony Ład, ale się za to nie obraziłem. Drugi raz powiedziałem, pani przewodnicząca, ja walczymy o młodych rolników, o Polskę. Chodzi o to, że te pewne tematy trzeba było zrobić i chodzi nam o daty zawsze. Bo ja wiem, że niektóre od razu nie idzie, nie? Ale my niektóre można zrobić. Jeszcze powiedziałem tak, tyle jest we wszystkich, jak to naszym, no tutaj w tym układzie jesteśmy 27 państw i zaproponowałem w ten sposób, że mamy w jeden dzień stanąć na 48 godzin wszystkie związki z Kopa Kodżeki w każdym państwie, żeby udowodnić, żeby ci twardej głowy, wie pan, w Unii Europejskiej, ci posłowie nasi i tych różnych tam krajów, żeby zrozumieli się za jej rolnictwem, a nie głupotą, którą robią, że dzisiaj chcą sprowadzać żywność z innych, nas tutaj likwidować, nawet dzisiaj w tym Zielonym Ładzie, jak pan wie, ogródki. No ludzie, ogródki mieli, nie można, nie będzie można warzywa. Tak samo ocieplanie domu. Niektóre, wiecie, sprawy, czy nie można dyskutować tu z nami rolnikami, którzy naprawdę mają wiedzę. Ja rozumiem, że ludzie są wykształceni, ale jeżeli nie mają, jak to się mówi, praktyki, bo teoria jest dobra, ale jak się nie ma praktyki, to się rozmawia z kimś i się dyskutuje. Także taka tematy, oczywiście. Nie? Czekamy na konkretne daty. Znaczy ode mnie pan nie usłyszy dat. Ale pan jako proszę państwa, przedstawiciel. Szanowny panie, ja deklaruję, że wasze postulaty w sposób. Ja teraz dam panu, panie, będą przekazane natychmiast. Natychmiast przekażę te postulaty wasze z moim komentarzem. Do 17 ma pan naprawdę dużo czasu, żeby to w sumie trochę załatwić w naszej sprawie. Ale ja wiem, no mówię. Ja powiedziałem, że przekażę, wie pan, myślę, my że... My na to liczymy. Tak, na pewno przekażę. A chciałem państwa również prosić o to, żeby w miarę szybko ten protest zakończyć tu w tym miejscu, bo jest to rzeczywiście uciążliwe nie tylko dla mieszkańców Grudziądza, ale dla całego społeczeństwa i wiecie dobrze, że macie poparcie wśród społeczeństwa. Macie poparcie dla waszych postulatów i róbcie wszystko, żeby to poparcie utrzymać, bo myślę, że takie trochę przedłużanie tego protestu w tym miejscu, to temu nie będzie służyło. Natomiast ja deklaruję... Jak mamy zamarginalizować to? Słucham? Jak mamy podkreślić to? Już podkreśliliście. Już, proszę państwa, podkreśliliście i wydaje mi się, że w sposób na tyle znaczący, że nikt nie zlekceważy waszych postulatów. No, ale czemu do tej pory? Bo tutaj czemu do tej pory, no, to ja nie wiem dlaczego tak jest. No jest pan na stanowisku 2 miesiące. Tak. Dlaczego my protestujemy od stycznia? Dlatego do tej pory nie było, no praktycznie tak, nie ma nic. Słuchajcie, ja mogę panu tylko odpowiedzieć, moment, że wszystkie te elementy, które powinienem wykonać jako wicewojewoda, zostały wykonane. Przekazujemy te wasze postulaty. Natomiast tu decyzje podejmowane są gdzie indziej. Gdzie indziej. I chcę powiedzieć, że będziecie podmiotowo traktowani jako związek zawodowy samoobrona. Przynajmniej ja to deklaruję i proszę nie mieć poczucia, że jesteście marginalizowani, bo w żadnym wypadku... Nie, panie wojewodę, nie od pana, bo dostaję zaproszenia, teraz zostałem wszędzie jako związek i od nas rolnicy jadą, nawet będziemy na tych spotkaniach, teraz co będzie w Toruniu, takie duże spotkanie, wie pan, tam będzie też minister Siekierski, tak. będzie tego, także będzie, nie mówię, a resztę no widzę, że to jest, bo tu mamy, słuchajcie, bo właśnie wysłałem tutaj, pochodziło mi panie wojewodo, tu jest tylko, to jest właśnie do ministra Siekierskiego, to jest tylko już się skopia i mamy wysłane właśnie o przedłużenie tej suszy.
niektórym takie mam wrażenie, że zależy, żeby była dobra pogoda, żebyśmy wyjechali w pole. To takie ewidentne jest na moje. Ale wam przecież czekanie, też zależy, żeby czekanie... w pole wyjechać. Dobrze, dobrze, no, no ale jeżeli chodzi o rząd, to rząd na moje czeka na to, że zrobi się ciepło, zrobi się sucho i wyjedziemy, i wyjedziemy w pole i panowie, dlaczego od razu stawiacie, stawiacie rząd po drugiej stronie barykady? No takie mamy wrażenie, no to przecież... dlaczego nie mamy o tym mówić, skoro tak odczuwamy, że tak jest. Ale mówimy o tym, mówimy o waszych sprawach, ale nie stawiajcie od razu, że ktoś... się o tych sprawach? Wy mówicie. My rozmawiamy. Gdzie słucham telewizji? A myśli pan, że... Ja nie słyszę nic takiego, że w rolnictwie jest problem. Gdzieś słyszeliście w telewizji, że w rolnictwie jest problem? Bo ja już od dłuższego czasu nie widziałem żadnych protestów. Niech pan nie przesadza. Jest sytuacja, słuchajcie, trwają trudne bardzo rozmowy nad umową, nową umową handlową z Ukrainą. Tam nie bardzo, w ogóle żadnych bardzo. Umowy. Spokojnie, bardzo trudne rozmowy, bo jak wiecie, żeby zawrzeć umowę, no to muszą być dwie strony. I to nie jest tak, że jedni chcą fajnych rzeczy, a drudzy tylko będą kiwali głowami, że tak, my się zgadzamy. Wiecie dobrze o tym, że na przykład z Ukrainą mamy bardzo korzystny bilans handlowy. Wiecie o tym. Sięgający ponad 30 miliardów euro rocznie. No to jest bilans handlowy na naszą korzyść. Nie, tutaj mogę wyjść. Na naszą Polaków korzyść, nie, kochani, na naszą Polaków nie, korzyść. Słuchajcie, nie w tym momencie, że jak tutaj chcę słodzić panowie, ale naprawdę są sytuacje, które wyjeździmy na Ukrainę i musimy jakiś handel mieć i tak dalej. Tak. Tylko, no musimy, że powiedziałem, żeby nam dać żyć i tak dalej, bo słuchajcie, dużo idzie na biału. Ale, idzie, jak, ale tu się zgadzamy, tylko że to wymaga nowej umowy handlowej. Tak. I te negocjacje są trudne, bo ja dzisiaj rozmawiałem, nie bez szczegółów, ale wiem, że... Jeśli puścimy to na żywioł, to tak jest, i tu się zgadzam. Więc trzeba... No, ale na razie jest żywioł. Trzeba nowych... Trzeba, ale szanowny panie, no, ale na razie a tak proszę, jest. Niech mi pan powie tak, pan sądzi, że te ceny, te niskie ceny są wynikiem działań tych ludzi, którzy w tej chwili zarządzają polskim rolnictwem. Ale dlaczego embargo nie było przedłużone od 15 stycznia dalej? I embargo jest... No dlaczego nie było przedłużone? Embargo będzie przedłużone, nie wiem. No ale no dlaczego nie zostało przedłużone, skoro można je przedłużyć? Z czegoś, no będzie przedłużone. No ale kiedy? Będzie przedłużone, ja mam... No powiem panu, że od jutra to powie pan, że chyba głupi jesteś. No. Więc ja mówię, że będą tutaj wynegocjowane te daty, mam sygnał, na pewno to embargo będzie. Mówi się również o tranzycie, bo ten tranzyt jest właśnie to, co powiedziałem, ten tranzyt jeszcze jest nieszczelny. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o embargo, wie pan, że to muszą być pewne sprawy dogadane z Brukselą. Bo słuchajcie, no jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej. Dlaczego państwo, które nie należy do Unii Europejskiej, wprowadza towary do nas i które jak gdyby wpuszcza, sobie przepraszam, nie wpuszcza, tylko zarządza tym wpuszczaniem tych towarów Bruksela. Dlaczego tak to działa? Dobrze, to nie powinno pan, tak być. Jeżeli państwo nie należy do Unii Europejskiej, ono nie powinno być, tak czy nie? Pytań w tej materii naprawdę jest bardzo dużo. Odpowiedzi powinny być rzetelne, jasne, bardzo dla wszystkich, dla pana, dla ale mnie, nie. Ale tych odpowiedzi rzeczywiście na wszystko nie ma. Teraz panie wojewodo, żeby nie był gołosłowny, ja też tu panu dam te wszystkie, tutaj mamy te to, gdzie było wysyłane, że, bo było mówione, że tego... To są kopie, że ja mogę wziąć, może właśnie panie wojewodo, to wszystko... Tylko pan, to są kopie, bo ja nie chcę od pana oryginału. Nie kopie, wszystko tak. Kopie, dlatego jak były przyszykowane i wiedziałem, że czy pan wojewoda przyjdzie, na pewno ktoś przyjdzie do tego, że te tematy się... Także tutaj ja to panu daję i daję teraz te nowe spotkanie, które mamy. Dobra, eksperta, ja tu pan w to może, Boże. Eksperta mamy, który jest bardzo, bardzo fajna, pani Ola, która naszym ekspertem jest bardzo, kiedyś robiła w tym w Amirach i tak dalej, to niektórzy państwo znają, z Grudziądza w tym robiła, tutaj w tym. I jest w tej komisji, wiecie, naprawdę wiadomo, tu już są te pewne teraz zmiany, które mi się w niektórych wypadkach już mogę się, bez, mogę się podpisać, tylko tu chodzi,
żeby zrobić daty. I dlatego chcę się spotkać, żeby 10 wylatuję do Brukseli. Znowu na spotkanie, bo jestem w tej komisji Światowy Handel i tak dalej i chodzi o przyjęcie Unii, tej, znaczy Ukrainy do Unii i na pewno nie będę głosować jako, żeby na razie przyjąć, bo myśmy czekali, tu kolega ma rację, myśmy tyle czekali, a dzisiaj Unia, raczej Unia daje i to nie wina nawet rządu, czy to pana wojewody, bo my jesteśmy tego. Tylko Unia to zrobiła to, że zażądała, że dzisiaj te towary nie wiadomo jak jakości idą, ale idą. I wiem, że tutaj w tym momencie jest ciężka robota teraz rządu, żeby to wszystko tu uporządkować, ale to trzeba będzie zrobić, bo widzi pan, panie wojewodo, że chodzi o to, że cały czas prowadzą i tak dalej i Unia se sprowadza przez nasz kraj, a w naszym kraju wtedy zostaje, bo niektórzy robią interesy, wiadomo jakie dzisiaj są lobbyści, jakie mają, jakie te. I dlatego też byłoby dobrze, żeby było właśnie to ustalone, jak tu pan wojewoda mówi, wreszcie konkretne na zawsze te daty. My chcieli naprawdę te daty, nie dzisiaj, bo to na pewno nie wiadomo, ale że w najbliższym czasie, że pan wojewoda czy minister rolnictwa, bo ja będę się spotykał z ministrem, mówię przed 10 i bym chciał iść też daty, bo jak ja pojadę, zabierę głos wtedy jako tam ekspert na tym, to bym chciał wiedzieć, co przedstawić, żeby to prosto, bo współpraca musi być, bo musimy wspólnie działać, także widzę. I tutaj to dam tu panu wojewodzie te, proszę, to jest kopia, także tutaj to wziąć i tutaj jest tylko ta prośba, jeszcze najtyż ważna, panie wojewodo, do tego, żeby po prostu, no chodzi te sprawy tutaj nasze, bieżące, bo już wiadomo, że poszło, tu mogę powiedzieć też nie tutaj, że tutaj będę tutaj po prostu pana wojewoda, się cieszę, że przyjechał pan wojewoda, jeszcze coś zrobiliście już, bo zrobiliście już te dopłaty, już zaczynali, już ruszyli te ekoschematy, wypłacane są, to jednak rzeczy, które naprawdę zaczynają nam się podobać jako rolnikom i tak dalej, bo nam pieniędzy potrzeba, bo sytuacja i tak dalej jest dość trudna, ale to już zaczęło widać, że ruszyło, więc bym tutaj prosił, żeby to jeszcze tak bardziej efektywnie szło, ale idzie. Tu już jest ważne, że idzie i to nas po prostu jako rolników cieszy. Tylko mówię, ważniejsza teraz ta susza, nie? I te terminy, panie wojewodo. Prosiłbym tak samo ministrowi przekazać, że to nas interesuje i tak dalej. A my na razie zostaniemy i tak dalej, bo mówię, jeżeli tak traktują, że nie jest porozumienie, bo jestem zaskoczony, bo jeżeli związki są, które reprezentują w Unii Europejskiej 5 związków i mają swoje siedziby, tam mamy przecież biuro, ja mam biuro tak samo i ja jestem zapraszany na żadne, no nie wiem, czy ktoś pomyśli. Ale pan nie wiedział o tym spotkaniu w Jasionce? Wiedziałem, ale były zaproszenia. I ja już wysłałem, bo tak, nawet mówię, że przyjadłem na protest, wiedziałem, że na izby nie pojadę, bo protest będzie, a jak do Jasionki mamy zastępców, który by jechał, pojechałby tam zastępcą, mamy. Ale nie byliście zaproszeni? Nie byliśmy, no słabo honor, dlatego mówię tutaj, w tym momencie mówię, no ja po prostu jestem zaskoczony, dlatego, że... Ale jest, wiedział pan o tym? Wiedziałem, tak. Ale nieładnie się wpraszać. Ale ja, wie pan, jestem, nie pójdę, wie pan, po prostu, że jak powiedzieli powiadomienie, to pójdę, wie pan, bo mnie to jest interes rolnictwa, jestem reprezentantem i to powinien zrobić, nie? Bo nie musi być dla mnie zaproszenie, ale jak jeżeli jest wytyczona ilość ludzi i tak dalej, no to dla mnie zaskoczenie. No. Udam się do państwa, jestem, cieszę się, że mogę tu z państwem porozmawiać, z panem, bo pan uważa, że w sposób bardzo przejrzysty, a potrzebuje pan oczekiwania i na pewno będę te wasze postulaty przekazywał. Dobra. Natomiast, no co, no ja was muszę prosić o to, żebyście ewentualnie jakiś tam maksymalny sposób zakończyli ten proces tutaj, w tym miejscu, żeby tą drogę już umożliwić poruszanie się tak, żeby no nie stanowiło to problemu dla innych ludzi, no i tak, panie, którzy nie są związani, oni nie są niczemu winni. Ja wiem, panie wojewodzie, tak. No, myśmy zrobili tak, zrobili pan, nie poszliśmy na miasto, bo tam ludzie i tak i dalej. I za to wam dziękuję zrobiliśmy bardzo. Po prostu dogadaliśmy i tutaj, mieliśmy blokować nawet na most też, no bo chcieliśmy to bardziej ostre, bo coraz bardziej, o teraz te ostatnie protesty jest bardziej zaostrzalem, taka prawda, nie? A teraz ten zrobili, mówię, nie zrobili tu wspólnie z przewodniczącym, żeby tutaj, bo ten kolega tutaj przewodniczący, pan Dawid, tu protestuje, jako jestem organizator. I chcieliśmy to zrobić dobrze, bo miasto fajnie się działa, my tutaj i będziemy puszczali, no zobaczymy, to jest decyzja, na razie przemyślimy wszystko, zobaczymy. Dobrze. Także, że tutaj nie obiecuję za dużo, ale dziękuję, że pan przyjechał, także jest, nie ma sprawy. Ja to tam jest.
rozmowy już są 2 miesiące. Nie, nie pan. Nie jest na jeszcze powiedzmy, że... Moim...